Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego. To tutaj wyrastają ci, którzy są wybitnie ciekawi świata, chcą go opisywać i komentować. Znacie ich z pierwszych stron gazet lub ekranów telewizorów. Na wydziale sporo się dzieje, dlatego przyszliśmy tutaj z kamerą. Naszą misją jest prowadzenie procesu dydaktycznego służącego rozwojowi osobistemu studentów oraz odpowiadającego na potrzeby rynku pracy. Naszą misję realizujemy na 6 kierunkach studiów: politologii, dziennikarstwie i komunikacji społecznej, public relations, ale także stosunkach międzynarodowych, zarządzaniu publicznym oraz bezpieczeństwie międzynarodowym. To kierunki dające szansę rozwoju, pozwalające znaleźć dobrze płatną pracę prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę akademicką oraz doświadczonych praktyków. Na tym wydziale nuda na pewno Wam nie grozi. Podczas wyjazdów do Parlamentu Europejskiego czy głównej kwatery NATO jest możliwość poznania światowych postaci polityki. Dumą Instytutu jest m.in. specjalność Global Studies. Szanowni Państwo, witam serdecznie, zapraszam do studiowania na kierunku nauki o polityce i administracji, a ze swojej strony szczególnie w ramach specjalności Global Studies, w dosłownym tłumaczeniu studia globalne. Właśnie bowiem o globalnym świecie będziemy uczyć studentów na tym kierunku i na tej specjalności. Będziemy uczyć rozumienia różnych powiązanych ze sobą czynników, trendów, zjawisk. Globalny świat jest systemem naczyń połączonych. Dlatego proszę nie dziwić się, że to właśnie w Opolu, jako w mniejszym relatywnie ośrodku, możemy poprzez pryzmat lokalny świetnie rozumieć globalne konteksty. A z drugiej strony ta globalna perspektywa pozwoli nam świetnie zrozumieć regionalne podwórko. Jest taka stara maksyma: myśl globalnie, działaj lokalnie. Poprzez lokalne inicjatywy możemy również bardzo dobrze myśleć o globalnym świecie. Będziecie uczyć się na temat zrównoważonego rozwoju, ocieplenia klimatu, aktywności, także tej niezbyt dobrej, globalnych korporacji. Zrozumiecie, skąd bierze się bieda w kontekście światowym, a nie tylko pojedynczego państwa. Dzisiejszy obywatel jest obywatelem nie tylko jednego państwa, nie tylko obywatelem Europy, ale także obywatelem świata i dlatego te światowe procesy należy lepiej rozumieć. Duży nacisk kładzie się na naukę języków obcych. Umiejętności można kształcić podczas międzynarodowego programu Erasmus. Jakie korzyści oraz wartości dają takie zagraniczne projekty oraz gdzie można wyjechać? Z naszego wydziału można skorzystać m.in. z oferty wymian programu Erasmus, która idealnie wpisuje się w schemat łamania barier komunikacyjnych, szlifowania języka. Możemy poznać masę nowych ludzi. Niektóre z tych znajomości mogą trwać nawet do końca życia. Poznajemy nowe kultury, poznajemy inny system edukacji, i Erasmus wymusza na nas dostosowanie się do zmieniających się warunków środowiska, co w wolnym tłumaczeniu znaczy tyle, że poradzimy sobie wszędzie, jeśli poradziliśmy sobie na Erasmusie. Dodatkowo jest to niezwykle atrakcyjna pozycja w naszym CV i będzie to mile widziane przez potencjalnego przyszłego pracodawcę. W ramach wymiany Erasmus możemy wyjechać m.in. do Hiszpanii, do Turcji i na Węgry, a pozostałe miejsca można sprawdzić w biurze Erasmus. Perspektywa pracy w mediach działa na wyobraźnię. Ci, którzy wybrali naukę na wydziale, nie muszą jednak poprzestawać na marzeniach. Wydział daje możliwości sprawdzenia swoich predyspozycji poprzez praktyczną aktywność w mediach akademickich. Tak, dokładnie to prawda. Posiadamy takie media akademickie jak Radiosygnały, Telewizja Seta, Gazeta Studencka czy czasopismo Indeks. Uniwersytet Opolski przywiązuje dużą uwagę do rozwoju studentów oraz do podejmowania współprac, bo jak wiemy, zbiorowo możemy osiągnąć więcej. Przykładem tego jest Radiosygnały, które podjęło współpracę z Akademią Sztuk Teatralnych. Studenci Akademii są zaproszeni do wzięcia udziału w słuchowisku Rozmowy ze Sztuką. Z kolei Telewizja Seta dzięki swojej prężnej pracy została wyróżniona w konkursie ProJuvenes w 2020 roku oraz wygrała konkurs Aktywny Student, dzięki któremu mogliśmy wyposażyć nasze studio nagraniowe. Działalność w mediach akademickich pozwala naszym studentom realizować się również poza uczelnią, jako youtuberzy, influencerzy czy blogerzy. Uważam, że jest to świetny rozwój naszej ścieżki zawodowej.